Powoli mam nadzieję, że kończy się ten czas pandemii, że będziemy swobodnie mogli się poruszać, będziemy swobodnie mogli podróżować. Stąd polski bon turystyczny, myślę, że no, spowoduje to, że Polacy zaczną wypoczywać, że zaczną cieszyć się bardziej życiem i przy okazji tego poznawać nasz kraj. To, co chcemy Wam pokazać przy tegorocznym Tour de Pologne, to chcemy właśnie popromować te takie najpiękniejsze zakątki takich właśnie jak Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Śląsk, tam będzie jechał Tour de Pologne i przy okazji przejazdu kolarzy zobaczycie, gdzie można pojechać, jak można zwiedzać Polskę, ile jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawych, nieodkrytych jeszcze przez nas miejsc. Tour de Pologne, UCI World Tour, wiadomo, jest to impreza, no oczywiście najwyższy poziom, jeżeli chodzi o stronę sportową, przyjeżdżają najlepsze ekipy, przyjeżdżają najlepsi kolarze, stąd wielkie zainteresowanie wszystkich mediów i zagranicznych, i polskich, i z tej okazji podjęliśmy współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, żeby wykorzystać tą imprezę, bo oczywiście emocje to jest numer jeden, ale mając taką możliwość, że z każdego etapu będzie prawie 5 godzin transmisji telewizyjnej, możemy pokazywać nasz kraj, taki jeszcze nieodkryty przez samych nas, Polaków, bo jadąc właśnie wschodnią stroną Polski, Roztoczem, jadąc pod Karpaciem, przejeżdżając przez ciekawe zakątki, możemy pokazywać oczywiście ten peleton, który będzie jechał, ale też że Polskę warto zwiedzać, Stąd bon turystyczny, który będzie można wykorzystać, jeżeli o hotele, o podróże i tak dalej. Myślę, że to będzie też taka zachęta Polaków, żeby nie tylko jeździć gdzieś tam za granicę, ale też i w Polsce poznawać najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Ta współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, myślę, że przyniesie efekty, że będziemy pokazywali Polskę piękną, Polskę ładną, że warto pojechać, nie wiem, na Roztocze, warto pojechać w Bieszczady, czy w polskie góry i to wszystko będzie towarzyszyło Tour de Pologne. Te wszystkie boki takie, które już przygotowujemy, właśnie była ekipa polskiej telewizji, gdzie robiliśmy wszystkie te takie najpiękniejsze ciekawostki, już będzie można zobaczyć je podczas prezentacji Tour de Pologne teraz, ale na pewno to zachęci Polaków do poznawania Polski, do korzystania z tego bonu turystycznego. Zaprasza Polska Organizacja Turystyczna i Czesław Lang.